Strażackie pojazdy i wyposażenie za ponad 12,5 miliona złotych trafiło do województwa podlaskiego. Z zakupów skorzystała także Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykaliśmy się dzisiaj tutaj, aby zaprezentować sprzęt, który Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej otrzymała w roku 2015. Sprzęt, który jest pozyskany w ramach projektu pod nazwą Zwiększenie skuteczności długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych. Beneficjentem tego projektu była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, podmiotami, które zostały upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w tym zakresie były komendy wojewódzkie z terenu kraju, 16 komend konkretnie, w tym również Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Sprzęt na łączną kwotę 12,6 milionów złotych, sprzęt, który trafił do województwa podlaskiego, kwota blisko 11 milionów złotych, kwota z Unii Europejskiej w ramach współfinansowania. Komenda Miejska w Łomży otrzymała sprzęt na łączną kwotę ponad 2,7 miliona złotych. Na sprzęt składał się samochód średniej ratownictwa chemicznego, samochód wężowy, przyczepa z pompą do wody zanieczyszczonej o dużej wydajności, przyczepa z agregatem prądotwórczym, jak również quad z napędem na 4 koła, również na przyczepie. Tak pokrótce w kwestii zaprezentowania sprzętu w ramach programu, o którym powiedziałem, program, który w tym momencie ma za zadanie zwiększyć skuteczność prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych. Łomżyńscy strażacy będą mogli z nowym sprzętem prowadzić nawet najpoważniejsze akcje ratownictwa chemicznego, czy wymagające wykorzystania bardzo długich węży do podawania czy odpompowywania wody, na przykład w czasie powodzi. Samochód ratownictwa chemicznego, na którym tle stoimy, jest to samochód, który w zasadzie może w zakresie chemicznym całą akcję obsłużyć. Oczywiście, jeśli by była potężna akcja, to wiadomo, że trzeba się wesprzeć wtedy innymi samochodami, ale na wysokości powiatu spokojnie ten samochód nam wystarczy. Jest to naprawdę sprzęt w pigułce. Najważniejszy sprzęt chemiczny, który jest do akcji potrzebny, jest na tym samochodzie. Czyli na przykład ubrania gazoszczelne firmy Dräger, 8 ubrań gazoszczelnych, pełnych ubrań. Oczywiście lekkie ubrania też, jeżeli nie ma potrzeby się w pełni zabezpieczać, to wtedy są to lżejsze ubrania. Odpowiednie aparaty, odpowiednie kamizelki chłodzące w razie, jeśli będzie za ciepło, ratownikom mogą założyć buty odpowiednio gumowe, różnego rodzaju zabezpieczenia właśnie osobiste, a dodatkowo jeszcze właśnie sprzęt typu pompy do kwasów, zasad, do substancji ropopochodnych, do wody zabrudzonej, no do wszystkich tych takich substancji związanych z chemią, które powiedzmy poza wodą, no powiedzmy, czyli już taki bardziej specjalistyczny sprzęt. Jeszcze w tym roku łomżyńska komenda ma otrzymać kolejne nowoczesne składniki wyposażenia. To nie wszystko, co Komenda Miejska w Łomży otrzyma w tym roku. Czekamy na samochód ratowniczo-gaśniczy średni, który zastąpi nam już wysłużony przez lata samochód tak zwany pierwszy wyjazdowy, który generalnie rzecz biorąc obsługuje nam miasto Łomża, który jest współfinansowany przez prezydenta miasta Łomży. Otrzymamy również sprzęt również zakupiony przez Urząd Miasta w Łomży w postaci manekinów do trenowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej zarówno osoby dorosłej, jak i dzieci, niemowląt, oprócz tego głowa do trenowania intubacji. Dodatkowo otrzymamy również podest ratowniczy i maszt oświetleniowy na samochodzie ciężkim gaśniczym. Łomżyńscy strażacy przyznają, że na wyposażenie w pojazdy i sprzęt nie mogą narzekać. Życzymy im jednak, aby najnowocześniejszy sprzęt służył im przede wszystkim do ćwiczenia umiejętności.